Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz, a dzisiaj moja cierpliwość została nagrodzona, bo oto po kilku tygodniach dotarła do mnie przesyłka z Anglii, która zawiera w sobie komputer Raspberry Pi, czyli niewielką jednostkę mikroskopijną wręcz, wartą 35 dolarów. Dzisiaj otworzę tą paczkę, żebyście zobaczyli, jak wygląda to od razu po otwarciu. Natomiast w niedługim czasie postaram się podzielić z Wami nieco bardziej konkretnymi wrażeniami z użytkowania komputera i zapraszam do oglądania filmu. Tak wygląda paczka z komputerem Raspberry Pi, którą przyniósł mi dzisiaj kurier. Koperta ozdobiona jest logiem firmy RS Components, która zajmuje się dystrybucją komputera w Europie, na pewno, nie wiem czy na świecie. Zawczasu uderzyłem w stół i odezwały się nożyczki, obciąłem kopertę, więc zajrzyjmy do środka i wyciągnijmy ten skarb, co my tutaj mamy. Folia bąbelkowa, nie chcę ustąpić, ale jest. Jest jakiś kartonik. Raspberry Pi. Bardzo piękne logo, minimalistyczne. Kartonik, prawie ekologiczny. Pieczęć z logiem firmy RS. Ok, w takim razie otwórzmy i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Ciach. A! Ciach. Motyla noga. Ciach. Otwieramy. I mamy Quick Start Guide. Before you begin, ale oczywiście jestem prawdziwym Polakiem i nie będę tego czytał, bo zawczasu obleciałem fora, FAQs i inne start guide na oficjalnej stronie Raspberry Pi, czyli jeżeli ktoś jednak chciałby to przeczytać, quick start guide. Dalej, co my tu mamy? Aha, informacje o bezpieczeństwie, czyli to nie jest bateryjka R20, nie można sprawdzić językiem, czy działa, więc myślę, że BHP-owcy też powinni się z tym zapoznać. Piękna gąbeczka przykrywa z wierzchu zawartość, czyli to, na co wszyscy czekaliśmy. Bardzo proszę, folia zabezpieczająca komputer, naklejka, komisyjnie rozpieczętujemy, proszę uprzejmie. Naszym oczom ukazuje się Raspberry Pi Model B, czyli ten z gniazdem ethernetowym. Co my tu mamy? Tak płytka wygląda od góry. Gniazda wideo, jack audio, dwa razy USB, wspomniany wcześniej Ethernet, HDMI i złącze micro USB do zasilania komputera. Proszę bardzo, tak to wygląda. Bardzo pięknie. O, jakiś papruch w ogóle brytyjski. Chyba zachowam go sobie na pamiątkę. A, i jeszcze pod spodem oczywiście zapomniałem wspomnieć. Jest gniazdo na kartę SD, na której będziemy przytrzymywać system operacyjny. I tak to mniej więcej wygląda. Całkiem. Maluj się to, to cholerstwo. Zobaczymy, jak to będzie sprawdzało się w praniu. Jeszcze pro forma, zobaczę, co kryje pudełko dalej. Gąbka i jest puste. Ok. W takim razie tak wygląda Raspberry Pi prosto po wyjęciu z pudełka. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na w najbliższej przyszłości na testy komputera. Bardziej hardkorowe. To znaczy, oczywiście nie zamierzam go zanurzać w szklance wody. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam.